Dobry wieczór, Polska! Dobra, mam to. Jest. Jedziemy. Pięknie. Muszę nagrać, jak to mówię, żeby tego nie robić za każdym razem. Po prostu takiego nie, binda no to właśnie, puszczać. To, nie, to ma właśnie swój urok, jak to mówisz za każdym razem. No dobra. Inaczej to traci ten piękny urok. Tak, no. Ej, wylądujmy może na jakiejś innej mapie dla odmiany. Dobra. Raz na Discordzie przez miesiąc mnie zmuszali, żebym robił śmiech Waldusia Kiepskiego. Tak? No, bo mi to tak wychodzi. Poka. Nie. Nie. Poka. Nie. Nie. No poka. No poka. Nie, nie na nagraniu. No poka. Nie. No proszę. Nie. No chociaż próbkę, no. Nie. Nie. No come on, no. Nie. Dobra, Arkas, wiesz co z nim zrobić. Dobra. Co, że upić? Nie, po prostu. Arkas. Na pół Lublina. Kamal, to powinieneś jak ten, jak Arkas będzie cię a teraz... A ja wiem, to... kim grasz. Poziom się duszna kopalnia nazywa, co do tego. Obcym. Tego szaforydy. Ja wiem, kim grasz. No przecież on grał obcym, no to było... No dobrze. Wiesz, mi się nie wyświetla taka... informacja. O kurwa, o kurwa, o kurwa. A, dostałem! Ło! Przecież żyję. Proszę państwa, coś państwo zmienili w tym. A co to za miotacz ognia poszedł? Co tu się odjebało? A, bo ty mnie... Aha, bo tamtej strony. Ja cię słyszę. Ta? Przede wszystkim, ja mam słuchawki. No właśnie, walczy nie wiem. Może co? Ty, ale co tu tak... Co tu wieżyczki możecie stawiać, żebym ja nie mógł was atakować. O, jakbym jeszcze trafił w tą wieżyczkę. Aha. No bez jaj. Akurat tą stronę musiałeś spojrzeć. A w którą miałem patrzeć? No przeciwną. A po dobra, co? Ja stąd spierdalam, bo tu się robi ostra rzeź. No ja już poczułem oj tą rzeź. Oj. Tak oj troszeczkę. Idź sobie. O, teraz idź jestem sobie ładny. Nie. No ale widzicie, Arka sam psuje zabawę. Brzydki. Tak. Ej, jakby ja byłem killerem, była fajniejsza zabawa. Tak, zgadzam się. Brzydki alien. Cześć. Nie ma cześci. Nie ile ma są cześci. Już się nie lubimy. Nie ma cześć. Nie lubimy się. Nie? Nie. Dlaczego? Ja nie umiem grać na tego killera. Ten pierdzielony ogon jego. Ja pierdolę. Mówię, psychopata Arkas Vol 2. Trochę tak. On ma tyle radości z tego. Tak, no. Ale to tak, słuchaj, ma to ten... taką satysfakcję, że nas zabija, dręczy. Tak, ale słuchaj, tego killera na przykład, co masz teraz, to dokupowałeś, tak? W dodatkach, czy co? Tak. Okej. Okay. W sensie, no ja mam wszystkich killerów. Wszystkich już kupiłeś? Tak. Ostatnio to była promocja się ostatnia na ostatnio Steamie. Ostatnio się zatrzymało na Tricksterze, a teraz już słyszę, że masz ale wszystkich. Ale była promocja na Steamie na wszystko tak naprawdę, na wszystkie dodatki, to stwierdziłem, że A wezmę. A co mi tam? Proszę puścić ten generator. Nie, już właśnie, kurwa. Nie, czy ja pierdolę, nie potrafię to, kurwa, to jest dla mnie... Jak słyszysz bicie serca, to znaczy, że jestem gdzieś blisko. W sensie, że zbliżam się. No, wolałem jak Kamal grał, kurwa, tą laską, to przynajmniej słyszałem, kurwa, pieśń. A tu nie słyszę żadnego bicia serca, mam słuchawki. Po sobie włącz w opcjach, powinieneś móc... No weź się, serce. Jak killer jest blisko, to widzisz takie graficzne powiadomienie. No, ty gadasz, to muszę jeszcze w ustawieniach naprawdę się pobić. Myślisz, chyba tak, bo to jest w ogóle z tego. Z mobilki przeniesione. Okay. Powinno być. Aha, takie cię błoty. No halo, za ścianą byłem. Znaczy za tą, za skrzynką. O, poczekaj, bo ja nie widziałem jeszcze Mori jego. Ta, super, fajnie masz. Już go zabiłeś? Ja też nie chcę tak widzieć. Tak się nie robi, Arkas. Nie goni się ciągle. A, tak. Widziałem Mori, bo on teraz robi tak jak w tym filmie. Pewnie ten mały ryj wyjmie, nie? No. Ta. Buzi sobie damy. To jest przerażenie w oczach Billa. Wcale się nie dziwię.
No, to pozdrawiam, fajnie się grało. Jak ci się podobało? 1/5, dziękuję. Widzę, Kamal, że tobie się ta gra bardzo podoba. Tak, super jest, naprawdę. A może reportować za bycie z poceńcem? Ja pierdolę. O Jezu, nie trafiłem se. A spodziewałam się Ghostface'a. Nie, bo ostatnio był. Robisz walczy? Ja? Nic, a co? No właśnie, widzę. No właśnie. Ja się opierdalam. No i kozak. Słuchaj, ja czekam, aż drzwi mi otworzą i po prostu będę wiedział, gdzie mam wybiegnąć. Tak? Tak. No może byś pomógł. No właśnie, pomogę. Nie, no właśnie. Czy nie mogę? Bo za chwilę się tam zostaniesz sam. Wiem, widzę to. Nie, no dajcie spokój. Nie, to jest kurwa coś, nie. Coś się nie chce mi się wierzyć, kurwa, co tu się odpierdala. Aha. Joda, ty co robisz? Generator zrobiłam. Tak? No to Joda bardzo produktywnie gra, a ty co? A ja... Proszę się ruszyć, no. Nie ma opierdalania się na mojej zmianie. Ja wolę sobie posiedzieć, kurwa, wiesz, w wencie, jak to się mówiło w Amonkasie. Ty sobie kpisz. Nie, dlaczego? Ja się świetnie bawię, nie wiem jakby. No ja też, oglądając cię. Nie, po prostu, kurwa, powiem wam, kurwa Mario, ja pierdolę, to jest jakieś coś spierdolone. Nie, to nie jest gra dla mnie. Co ty mówisz? Nie. No nie, ja nie póki nie co mówię. Też się tak nie do końca odnajduję w tej grze, muszę przyznać. Po stokroć, kurwa, nie. To jest coś, co po prostu, kurwa, nie na moje nerwy chyba, ale dobra, coś tam, kurwa, robimy. Raz, czy ty możesz przestać tunelować koleżankę? Tuneluję koleżanki. Co robić? Koleżanki. Tuneluję, w sensie leci za tym, co został ściągnięty z haka. Aha. Tak, no, Arkas ma taką... Móc. Skubaniec. I on tam wentuje. Ups. Prawie. Było blisko. Było blisko. Co ty robisz, kurwa, dziewczyno, spierdaj. Pierdzielony ogon! No. Został jeden generator, zajebiście, kurwa, gdzie go Ej, szukać? Ej, uciekniecie. Chuja uciekniemy, kurwa, pamiętaj, że ja zostałem praktycznie sam. Z botem. Tak, sam zostałeś, świetnie, uśmierciłeś mnie już. Boda akurat robi dużo chyba. No, Joda... No biega sobie dookoła krwawiąc, no. No właśnie, o, już została capnięta. W takiej Chyba. Sytuacji. A walczy ten boss chciał wcześniej. Zostawić generator i próbować ratować wiszącego. Prawda? No ty powiesz. Ale widzę, że gadam do ściany. Tak, a co? Coś dużego tutaj rośnie. A ty walczy ten boss chciał wcześniej, żebyś go uleczył. Dlatego tak kucał koło ciebie. No. A, no to okej. To nie pykło. Troszeczkę.
kurwa, zostałem sam na sam z psychopatą. Waaa, kurwa! Ach, kurwa, tu mam ścianę. Ale mnie... O kurwa, jebane, jak mnie ogonem sięgnął. No, dlatego ten ogon się zostawia zawsze, jak ktoś przeskakuje, bo... Ja rdziłam ogon. No nie, ale no kurwa, uciekłby mu. Znaczy, uciekłby mu. No uciekłby mu, kurwa, ale ten ogon zrobił swoje. No i chuj. Ajajajajaj. Ale jeden gen został tylko, no to już jest... No, mega postęp progres, jest. Moim zdaniem, niż u ostatnich tych. No, to fakt. Ale i tak zjebałem akcję. Jakby nie patrzeć. Ajajajajaj, ale dobrze szło. 13. Na nagrania. Walcz, ja cię proszę. A później ograniczone. Ciekawe czemu. Ciekawe czemu. Kamal, chyba ty w swoich odcinkach nie przeklinasz. Czemu masz cały czas żółtego dolara? No właśnie nie mam. Jak nie? I tu jest plot twist dekady teraz. No kurwa, no to przed chwilą, wczoraj żeśmy rozmawiali, że masz cały czas żółtego dolara, a teraz... No mówię, mówiłem ci właśnie, że ostatnio wyjątkowo nie mam. A wcześniej też nie bluzgałeś. No wcześniej, znaczy w Wiedźminie miałem, no bo tam wiesz, rzeczy typu cycki, ucinanie głów, no to rozumiem jeszcze, nie? Ale albo w Wiedźminie dużo też klnął, no ale na przykład w takim MGS-ie, no to nie mam, mam sam zielony. W Stalkerze też. No okej, okay, no dobra, ale to ja bo tam nie ma nic takiego. Dlaczego w pierwszym odcinku w Wiedźminie ja nie miałem cenzury, a ty miałeś? A ja miałem, to jest dziwne akurat, no. No. Ja też no. Miałem, musiałem całą ten... Tak, a ja je... Wyblurować. A ja tak, wywalone, ja wrzuciłem. Ja też nie blurowałem i Kamalowi wysłałem screena, że mam całego na zielono i to by mnie zdziwiło, że jest okej. Okay. Ale dobra, skupmy się. Uciekłeś z Matrixa na chwilę. Mogło tak być. No tak. Tak być, nie przeczy, że nie. Gdzie wy kurka jesteście? Nie ma nas na tej mapie, idź na innej szukać. Aaa, tak, dobra. No, słuchaj, bo kurwa. O, dzięki Walczy. Spoko, szukaj mnie. Szczęśliwie dzień po dniu. Kurwa. Ten jak mnie wyhaczył, skąd wiedziałeś, że tam jestem, a jeszcze mu pod hak wchodzę, kurwa. Prosiłam cię o coś przed chwilą. Dory, to jest silniejszy ode mnie. Co ty mówisz? A, ja mówię. Właśnie to, co mówię, to ja wiem, co mówię. Cześć, Walczy. Siema. Wiesz, że jak biegasz, to zostawiasz ślady? Tak, ale jak ślad się urywa na szafce, kawałek to... temu, więc myślałem, że to się jakoś tam po czasie ginie. Nie wiem, nie gram killerem, nie grałem killerem, znaczy grałem, ale myślałem, że ten ślad po jakimś czasie zanika. Zanika. No właśnie, a to już minęło z dobrych parę sekund, zanim ty mnie znalazłeś. Ale nie tak szybko, jakbyś chciał. A, no to swoją drogą. Spoko, róbcie swoje. Przynajmniej zagrałem kilka sekund na czas. To prawda. No kilka sekund, no to słuchaj. No bardzo cenne te sekundy są. Tak, no. Cześć Kamal. Ej, czy szczerze myślałem, że jesteś surwem, nie? Poważnie, bo ja cię widziałem i tak myślę, nie, no to chyba mój, nie? Kamal, jeszcze poszedł do ciebie zbić pionę, a ty co zrobiłeś? No właśnie, a ty to tak brzydko. No. No wiesz co, wiesz co. Zajmie się to... No Jezu. Nie, nie ściągajcie, słuchaj, po co? Bez sensu. Róbcie swoje. To jest... Wiesz, że jeżeli mamy jednego gracza mniej, to mamy mniejsze szanse? Tak, wiem. Jak ty, ale a ty mnie od razu złapałeś? Tak, bo jak robisz generator... Aha. I nie przestaniesz go robić, ja podejdę do ciebie, to cię łapię, a nie uderzam. Okej. Okay. Tak jak, to działa trochę jak szafka. Dobra. A, okej. Okay. Dobrze wiedzieć też na przyszłość. No jeżeli masz upaść, chociaż kurde w sumie zależy.
od killera, bo jak jest na przykład Ghostface, który macie wystalkowanego na 100% i macie powalić tym ciosem, to może czasami nawet lepiej ten. Albo jak Myers ma dobry build i jest zabijający przy trzech stalkach, to też warto chyba się dać złapać. Mhm. Do szafki lepiej wleź. No albo właśnie złapać Gena, nie? Szybko. O Jezu. Co Jezusujesz? O co chodzi? Co tam się stało? Nie trafiłem se w nią. Nie trafiłem. O nie, Arkas, jak mogłeś to zrobić? Tak jakoś. Czy ty jesteś głupia? Jesteś głupia. Jesteś głupia. Jezu, jesteś głupia. No jest. Żałuję, że spytałam. Co tam się odjadnie, Pawla? Oho, oho, bot wisi. No chłopie, teraz! Teraz! Akurat! Serio? A ty żeś w pewnym momencie dobrym... No. A, sieknął mnie. Kurwa, dobra. A co ja? Znaczy, nie, ty nic. Mówię, że mnie sieknął. Szczególnie, że to będzie... O właśnie, już moje drugie powieszenie i teraz będzie walka. Będzie walka. Co tu się o nie pawli? No właśnie, to... Dobra, ładnie. Ej, bez kitu, nie ogarnę tego czasowego, kurna, nagrywania. To jest coś po prostu jakieś posrane. A co tak cicho siedzi, nic nie mówi? A nie, a pan to sobie nabijesz może dwójkę? Nie. Nie? Co? Nie, nie nabijesz sobie dwójki. Nie. Nie. A po co? Oj! Pisano. Oj, zablokowałeś mi, cwaniaczku ty. O, to tam ostra gonitwa się szykuje. Ostra, nie ostra. Róbcie generatory. Staramy się. Tak, robimy co możemy. Dwóch prograczy. Myślę, że mnie zostawił. Ale pewności mieć nie mogę. Doda, nigdy. Uciekaj jak najdalej. Uciekaj jak najdalej, nie daj się. Nie ufaj Arkazowi. No tak, tylko że jego ze mną nie ma. A to ja nie wiem, gdzie on jest. No i uciekli, jeden i drugi. No kurwa. Ja już odruchowo. A co mieliśmy zrobić? O nie, dobra, słuchajcie... Wyleczyć go na... może, albo dobra, coś... Dobra, mam go na sobie, mam go... A nie... Tak, widzę, obserwuję cię z daleka. No dobra, no idzie se stąd, no. Szczególnie, że Arkas chyba z litości mnie zostawia, po prostu ma to w dupie, ale wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, o, teraz ruszył, dobra, szybko, 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 o, ciachnął mnie, róbcie generatory, szybko. Tobie to już chyba generatory nie pomogą, wybacz. No jak został ostatni. Znaczy mi nie, no kurna, ja to zgram zespołowo, trzeba... O, o kurna, tak blisko był ten hak? Ja pitole. Jakim prawem zgasiłeś mój bun? Co? Tak jakoś. Tak jakoś? Oho.
On był mi potrzebny. Przykro mi. Zaraz będzie. Ej, muszę wam przyznać, że ten bot faktycznie tak może, nie wiem jak on tam robi generatory, ale on strasznie zajebiście spierdala. No bo się kręci ciągle w kółko. Tak, no. Tyle, że właśnie no ten bot jest taki kurna, mógłby coś... Głupi. Chociaż podejrzewam, że bot będzie miał więcej punktów ode mnie, kurwa. Mimo tego, znaczy zrobiłem... ode mnie pewnie też, nie się wcale nie zdziwię. Ty, no ja zrobiłem dwa generatory, więc kurwa, de... No zobaczymy, nie wiem. Nie wiem jak jest liczona ta punktacja, ale zobaczymy. Zobaczymy finalny efekt. Kamal, zastanawia mnie, czemu cały czas grasz tym dziadkiem, to jest kurwa coś... Bo ja go lubię. Ja grałem w Left 4 Dead 1. Właśnie, z Left 4 Dead'a typek. Tak, ja wiem, ale to świetnie wygląda bez kitu. Opiel ma tak przezajebisty sweterek, że do końca życia będę nim grać. Jeszcze z tym petem w gębie to już w ogóle. On go nie wypuszcza jest, nawet jak wróci na haku. Jest, spierdalaj szybko, tam kurwa ale te, nie, pewnie zdechnę, ale dobra, zrobione. Poczekaj, to będzie drugie twoje powieszenie dopiero, więc spoko, jeszcze jest szansa. No nie wiem. O. Ach. O, trafił na Jodę. Czekaj, bo bot otwiera bramę. Tak, otwiera, tylko coś i to idzie jak krew z nosa. Ja nie wiem, gdzie jest druga brama. O Jezu, jak ja nie wiem, gdzie jest druga brama. Nie wiem, Joda, szczerze tak. Powiedziawszy, nie pomogę oto ci, bo... skończy się moje życie. Nie podpowiem ci, bo kurna ciężko mi powiedzieć z twojej perspektywy. Nie znam tej mapy, a ty się tak kurwa wijesz. Ja się wiję. No tak. Otworzyłem bramę, tak tylko powiem. Tak. Dobra, także ja... zapraszam. Ja se może znajdę drugą albo cały nie. Czas masz to za sobą. Cały czas Kamal idzie. Kamal idzie. Cześć Kamal! Kurwa, bo Kamal... Ja bezpiecznie czekam przy wyjściu. Tak. Aj. Dobra, możesz uciekać. Dobra. Jest, udało wam się. Wiesz co? Widziałam Kamal, że jesteś killerem. Kurde. No ja gram bardzo dwoma ładnie. Postaciami jednocześnie. Szacun. Bardzo ładnie. No i ładnie wyszło. Trzy postacie uciekły. Chyba grają bez perków. Właśnie chyba Kamal ty też, nie? Ja na żywioł lecę. A chuj przygodo. No dokładnie. No. To jest całe moje życie właśnie. No i dobrze, i życie na krawędzi najlepsze. I potem jest Arka. Gdzieś tam w Lublinie, w centrum. W kinie w Lublinie, kochaj mnie. Kochaj mnie, tak. W raju, w tramwaju, kochaj moje, okej, okay. O, Helnik, o, super. Cośmy zrobili z tą flaszką, którą dostaliśmy? Wypiliśmy. Znikła. Znikła. Znaczy, Kamal jeszcze częstował obcych ludzi na przystanku. Tak, ja podchodziłem do wszystkich, mówię, kocham cię i dawałem im flachę. Tak. Tak było. Tak było. Tak było. Nie, no myślę, że w Poznaniu to tak będzie... kulturalniej bardziej, chyba. No nie, no z mojej strony to na pewno. Znaczy z twojej strony to na pewno nie. Bo wiesz, Kamal, teraz to wiesz, ruszamy w miasto obydwu. Widzę firuch. Aj, ale na tej mapie chyba jeszcze nie byliśmy. Czy byliśmy? Kurde, to ty za mną cały czas lazłeś. Myślałem, że za drugim gamoniem, co tam były. Ej, czemu tak brzydko o mnie nie mówisz? Ale to był bot. A. O bocie mogę mówić gamoń. Dobrze, że tak personalnie wszystko odbierasz. Tak. Dokładnie. Ale ja to wiesz. Ale przynajmniej piramida głowy fajnie wygląda.
tak. No nie, no Kamala powiesić, tak samo. No chodź mnie tu ściągnij, a nie... No zaraz pójdę, no czekaj, dobra, czekam. Ale w sumie ta wizualizacja tego bicia serca oddaje, powiem wam. Powiem wam szczerze, że mam słuchawki na najwyższych, na najwyższej głośności i nie słyszę tego. Widocznie mam chujowe słuchawki, a te moje kurwa, które kupiłem są jeszcze w że tak powiem, w serwisie w AGDR TV. I może się kiedyś doczekam, aż mi je zrobią. Już minął tydzień. Już stary przyszedł, nie? I psuje zabawę. Ty możesz nie tunelować Kamala. Nie tuneluję Kamala. No. Proszę mnie zostawić, cokolwiek tam z tunelem robić, no. Oho, oho, bot powieszony. No nie no, Arkas, ładnie to tak. Bota. Straszny smuteczek. No, tak się nie no, XD po prostu. Popie. Patrz, tak też umiem. Ta? No. O, patrz, akurat tu jesteś. No super, nie idealnie ci się podłożyłem. No nie. Tak, żeby ci zbyt trudno nie było. Arkas, no serio? Jak ty później w nocy możesz spać? No nie właśnie. Ty... Jak no. Dziecko. Proszę, zabij tego bota. Błagam, zabij no tego już. Bota, co zrzuca palety. Bez sensu. Już się robi. Chcę leczyć. Specjalnie dla ciebie. Tu mam cię leczyć, jesteś tego pewien? No pewnie. On tu wróci. Dobra, widzisz, idziemy. Już tu lezie. No nie da nic zrobić, no nie da. Ała, Jezus Maria. Czy mógłbyś sprawdzić, czy nie macie z Walczim? Dobra, nie wiem, gdzie jest Walczim. O, jest ze mną. So, ja buduję sobie fort tutaj generalnie, więc... A to nie Fortnite, nie? Gry pomyliłeś. A szkoda, że nie. O, wlezę. A ile masz metalu, mordo, na budowanie? O nie. O, i znowu wlezę. O, słyszę jakieś krzyki. O, krzyki. Chciałam ratować koleżankę Bocicę. Po co? Po to, żeby mieć szansę przeżyć. Przestań, Joda. Strata czasu. No bo też człowiek, no. Wiesz, o co chodzi. Też człowiek, tak, to są moje słowa. Jeszcze z pierwszego odcinka. Jak... panowie, bo wiecie, sytuacja wygląda tak. Że jest źle, no. Że tak. Ona wisi, ja wiszę, a wy obaj robicie geny. Tak? A co? No a nie idź mi stąd. Co to miało być? No, a tak... tego. O, czekaj. Czy ja dobrze widzę? Aha. No ja ginę już, nie? Totalnie. Ty giniesz. Wszystko mi zasłoniło... mi tak samo, mi tak samo. No dobra, przynajmniej końcówkę było widać. Twój ulubiony w końcu, nie? Tak, jasne. Czyli tak, by the way, zostałem chyba sam z Jodą, tak? Dobrze rozumiem. No musisz Jodę jeszcze uratować z klatki. Dasz radę. Ja? Dam radę? Okujałeś? No dałeś radę. Możesz mi też łamać kości, why not? Tak, a co? Nie wiem, czy to jest odpowiednie, wiesz, ja nie jestem lekarzem, kurwa. Ja pierdź. Mnie, chłopie. No właśnie. Już się żona sama uleczy, by się pójść lepiej. Ty przebrzydły tunelarzu, ty! Nie, no rozjebał nas. Tylko i wyłącznie dlatego, że walczy dwa razy czy trzy razy spierdolił. Ale co no za... I czemu ja tu cierpię? A. Nawet Mori nie dostanę. Gdzie tu sprawiedliwość jest? To prawda. Idę sobie stąd. Co spaliłem? Proszę za mną nie iść. Jakbym wlazła w te twoje farfocle, to bym przynajmniej mogła zostać zabita w inny sposób. Trzeci sposób, ale nie. To prawda, mogłabyś. Mhm, ale no właśnie. Dziękuję. Wiesz, Walci, możesz już próbować zaskoczyć. Tak, no teraz to mi już, wiesz... Nic nie szkodzi, ale... O, właśnie, no i udało się. Ale no, to było takie nastawiony. Szybkie bardzo. Nie, dlaczego? Było szybkie bardzo, no.
5 minut? Coś takiego. Tak, no ta ostatnia to była szybka. Musiałem się odbić za poprzednią. Tak, tak. Mhm, tak, jasne. A pierwszy raz nim grałem. Ale grałeś na bandę noobów. No. Tam. Nieprawda. Idzie wam naprawdę coraz lepiej wszystkim. Tak, Myślę, że jeszcze drugie tyle godzin i zacznę grać dobrze. I tym miłym akcentem kończymy. Kończymy.